Zygmusiem znamy się właściwie od bardzo dawna. Zaczynaliśmy prawie że równolegle boksować. Zygmunt był zadziornym i zaciętym zawodnikiem. Można to było odczuć nawet i na sparingach, jak żeśmy szparowali. Także on mnie odpuścił, nie? Nieraz mówiłem, mógłbyś troszkę luźniej, nie? Ale nie, nigdy nie odpuszczał. Reprezentował drużynę Stali Rzeszów. Reprezentował ją w Ekstraklasie, kiedy drużyna z Rzeszowa walczyła o drużynowe Mistrzostwo Polski. Zygmunt wówczas walczył z najlepszymi zawodnikami w kraju w swojej kategorii wagowej. Miał zadatki na bardzo dobrego zawodnika od początku. I takim w sumie był właściwie do końca. No, Zygmuś, te zdjęcia trochę takie sfatygowane masz, ale coś niecoś jeszcze widać. Tutaj Zygmuś właśnie stoi obok. Oleg Brydak, Edziu Maczuga, Marian Zieliński. No cały skład właściwie tutaj jest. Także na tym zdjęciu jesteś też, w którym gdzieś tutaj, na dole? Nie, tutaj chyba nie. Nie, no tutaj wyglądasz ładnie, tak. Przy tobie stoję, to ładnie. Jego karierę przerwał dotkliwy knockout, w wyniku którego do tej pory ma problemy ze wzrokiem, ze wysławianiem się. No i generalnie to był dzień, który też, kiedy został podpisany, powiedzmy, na niego wyrok, jeśli chodzi o kwestie materialne. Gdyby nie knockout i nie te problemy zdrowotne, Zygmunt mógłby, jeżeli nawet by zakończył karierę, to mógłby sobie pójść do pracy, mógłby sobie pracować i do tej pory, powiedzmy, mógłby czy za jakiś czas przejść na emeryturę, nie musiałby akurat znajdować się w takiej sytuacji i wymagać jakichś zbiórek i prosić o czyjąś, powiedzmy, łaskę, jak to się tak mówi. Dom, w którym się obecnie znajdujemy, no to jest dom pochodzący jeszcze z XIX wieku. Nie posiada żadnych wygód. Nie ma wody bieżącej, nie ma toalety, łazienki, nie ma też centralnego ogrzewania. Tam brakuje właściwie wszystkiego. No, jest co prawda prąd, ale nie ma bieżącej wody, w związku z czym pan Zygmunt musi się myć, podgrzewać sobie wodę na starej kuchni i myć się w miednicy, w jedynej izbie, w jakiej cały czas przebywa. Jeżeli nie podłoży pod tą kuchnię trochę tego węgla, zaraz jest zimno, nie? A węgiel to jest bardzo duża kwota dla niego. Chcąc opalić ten dom, żeby jakoś przezimować, to jednak trzeba tam te 2 czy 3 tony, tam nie mam tak, ale 2 tony mówił, że to nawet jest za mało, do tego jakieś drewno. A dzisiaj 2 tony węgla to jest kwota około 3000, a z jego 1200 zł, no to nie ma z czego odłożyć na ten opał. Utrzymuje się z renty. Renta została zasądzona na okoliczność kontuzji, a renta składa się z 2 części. To jest renta wypłacana przez ZUS oraz tak zwana renta uzupełniająca, którą powinna wypłacać Stal Rzeszów. Mówię powinna, dlatego że od ponad roku klub zaprzestał wypłaty tej renty, tłumacząc się problemami finansowymi swojego klubu. Ostatnio, szczerze mówiąc, tak, były przerwy, później żeśmy ostatnio wypłacili panu Kłosowi chyba 3000, jak dobrze pamiętam, w październiku tego 2021 roku, tak. No ale rzeczywiście jest zobowiązanie dosyć duże, ponieważ to się nawarstwiło kilkoma miesiącami, ale i różnymi okolicznościami, które były niesprzyjające dla klubu. Posiadamy w tej chwili wyzerowane konta. Mamy zobowiązania, które nie są regulowane od 2-3 miesięcy. Ale staramy się pozyskać jakieś środki. Jeśli dojdzie wszystko do skutku, to będziemy mieć od 1 lutego jakąś umowę, którą przeznaczymy na rentę pana Kłosa.
jego przyjaciele, głównie pan Seweryn Przywara, postanowili jakby trochę nagłośnić jego sytuację, żeby po prostu dopomóc panu Zygmuntowi, żeby nie musiał praktycznie żyć w skrajnie ubogich warunkach. Dzień dobry. Haha, kogo ja tu widzę? Śmietanka rzeszowskiego boksu. Cześć, Stasiu. Cześć. Napaliłeś, widzę. Wiesz, że lubię ciepło. Także cieszę się. Kawę się napiję. Zygmunt, wiesz, że ja kawy nigdy nie piję? A czego? Herbata, woda mineralna. Nie piję kawy. Zygmunt, pamiętasz, tutaj kiedyś był u ciebie dziennikarz z Onetu i Przeglądu Sportowego, pan Dariusz Dobek. On zachęcił mnie do założenia konta na portalu zrzutka.pl, gdzie internauci wpłacali pieniądze na remont twojego domu. Na dzień dzisiejszy jest to kwota 120 tysięcy i dokładnie 510 zł. Dokładnie 2035 osób wpłaciło kwotę, chcąc pomóc tobie w tej trudnej sytuacji materialnej. Ja byłem ostatnio zaproszony przez panią wiceprezydent miasta Rzeszowa, panią Krystynę Stachowską. Obiecała pomoc tobie. Obiecała, że przeprowadzi konstruktywne rozmowy z rzeszowskimi deweloperami. No i pojawiła się szansa, że te pieniądze nie zostaną przeznaczone na remont tego starego twojego domu, bo on już naprawdę jest wiekowy i bardzo mocno zniszczony. Natomiast być może uda się wybudować tobie nowy mały domek. Ludzi dobrej woli, chcących pomóc w Rzeszowie nie brakuje. Udało mi się zmontować takie rozwiązanie finansowe dzięki tym ludziom. Jeszcze nazwisk nie chciałabym podawać, bo jak będziemy mieć już, że tak powiem, zgodę gminy Świlcza, dokumentację do budowy, to też oczywiście wszyscy wtedy przedstawimy się, którzy zrealizujemy ten dom, w którym mam nadzieję, że pan Zygmunt będzie z godnością mógł mieszkać. Jak tym ludziom można... No to słuchaj, ja w tym momencie, jeśli to jest możliwe, to w twoim imieniu przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować ludziom dobrej woli, jak to kiedyś śpiewał nieodżałowany Czesław Niemen, że przyjęli twoje zaproszenie i wykazali się naprawdę dużą życzliwością. Zygmunt jest bardzo uczciwym człowiekiem, ale też i zamkniętym w sobie. I właściwie w momencie, kiedy dowiedział się o tej zrzutce, kiedy informowałem go, że błyskawicznie spływają pieniądze na jego konto, czuł się zażenowany przede wszystkim dlatego, że nie może się w jakikolwiek sposób tym ludziom odwzajemnić. Kolegą się jest ileś tam lat wstecz i kolegą się jest teraz, nie? Także tym bardziej, jeżeli jest w złej sytuacji, to trzeba wspomóc kolegę i wierzymy w to bardzo mocno, że uda nam się poprawić jego byt i po prostu jego życie. Kiedy Zygmunt kończył swoją karierę bokserską, nie sądził, że po 30 kilku latach przyjdzie mu jeszcze raz wejść na ring i stoczyć taką walkę o swój byt. Zygmunt ma charakter sportowy i ja wierzę, że tą walkę wygra przed czasem.